Witam Was ponownie. Dzisiaj w końcu nagram dla Was film o plackach z cekinii. Widzicie, tu mam cekinię. Dwie cekinie mam. Widzicie? Takie mniejsze. Będziemy tak, obcinamy to. Końcówki tych cekinii w miarę młoda, żeby nie było ziarek. Przednie sobie ją na pół, wygląda w środku. Tak, ten kawałek odłożę i będę obieraczką ubierała tę cekinię. Najlepsze, niektórzy nie ubierają, jak jest bardzo młoda cekinia, ale jak widzicie, to już taka mocno młoda cekinia nie jest, więc ja ubieram w zasadzie zawsze bez względu na fakt, czy cekinia jest młoda, czy nie, to sobie tam gdzieś na bok odsunę, później to wyrzucę śmietnika. Takie troszkę mi się krzywo, powiem Wam, kroiło, takie dziś jakieś pewnie o grubości. O, placki będę. Miło. Będę je tutaj odrzucała. Teraz Wam pokażę, jak będę postępowała z całością cekini. Takie placuszki pokroję. To jest może czasami, powiem Wam, dosyć to monotonna praca. Smażeniem trochę trzeba jednak postać koło tej patelni, zwłaszcza jeżeli jest większa ilość osób. Widzicie, że ładnie, że pokrajała z połowy cekinii. Praktycznie jest już bardzo dużo tych cekinii. Następną wezmę połówkę, pokroję. Biorę najpierw. Te skóry. Lubię, powiem Wam, bardzo w sezonie placki cekiniowe. Robię dosyć często. Jest właśnie młoda cekinia. To robię taką cekinię w cieście. Zobaczycie w moim wykonaniu zasmażaną, a później już jak jest starsza cekinia i trzeba wycinać te gniazda nasienne, to już robię takie ala placki ziemniaczane. Widzicie, jedną mam już pokrojoną, tak będę postępowała też z drugą, tylko muszę wziąć sobie, widzicie, inne naczynie. I o, jak już widzicie, moje cekinie są pokrojone. Przerzuciłam je w większe naczynie. Dwie cekinie, takie plastereczki. Inni je nasalają. Wodę puściły, ja akurat ich nasalać nie będę. Odstawimy je na bok, przykryję je. Nam tutaj nic nie weszło. I zaraz Wam pokażę, jak ja robię ciasto. I mam tu już, jak widzicie, w miseczce wbiłam dwa jajka. Ja akurat robię ciasto z mąką i mlekiem. Ale widziałam też, że robią na wodzie. Można robić na wodzie, jak ktoś nie ma mleka. Ja akurat używam mleka. 3,2 u mnie. Ale Wy możecie sobie używać, jakie tam lubicie. Mleko mniejsze, mniej procent. 2%, 1,5 czy ewentualnie 0,5%. Wlewam to mleko tutaj. Ja tu dałam szklankę, ale że pokroiłam tutaj dużo cekinii, także dam 1,5 szklanki tego mleka. Doleję, patrzcie, jeszcze następne pół szklanki, żeby mi nie zbrakło tego mleka.
I teraz będzie potrzebna mąka. Jeśli ja akurat taką mówiłam, że użyłam właśnie produktów z Biedronki. Trzepaczka, którą tam wsadzę już. Patrzcie, trzepaczkę do tego, do tej miski z tyłu, jak widzicie. Trzepaczkę. Wiadomo, pieprz. Pieprz czarny, możecie ziołowy i sól. Do przyprawek, ktoś to chce, może użyć wedle uznania. Momencik, pójdę po szklankę na mąkę, bo tamto z mleka jest mąka. I mam już tutaj, nasypałam całą szklankę mąki. Nie wiem, ile mi tej mąki tutaj pójdzie, powiem wam. Będziemy zaraz mieszać, żeby ciasto miało taką gęstą konsystencję ciasta naleśnikowego. Ciasto naleśnikowe robi się w bardzo podobny sposób, tylko bardziej na słodko to się robi ciasto naleśnikowe. Będzie mało, pewnie pójdzie gdzieś półtorej szklanki do dwóch szklanek na tą ilość. Widzicie, jeszcze jest mocno lejące. Teraz dosypiemy tego ciasta, tej mąki, przepraszam. I teraz tak delikatnie dosypywać, ja mam sobie większe pół szklanki, żeby nie przesadzić z ilością tego ciasta, tej mąki, przepraszam, żeby ciasto nasze było na tyle gęste, żeby nam się przylepiało do naszych placków cekiniowych. No jeszcze trzeba troszeczkę, skoryguję wam, żebyście dobrze widzieli. Jeszcze troszeczkę. Czyli pójdzie prawie dwie szklanki tej mąki. Jeszcze was na pół nasypię. No, troszeczku. Widzicie? I ciasto jest już takie dosyć gęste, jeszcze tylko deko tej mąki. Myślę, że pewnie wystarczy. Czyli tak gdzieś w granicach dwóch szklanek mi poszło na tą ilość. Oj, patrzcie, jakie ciasto jest. Nie wiem, czy da się tak dobrze ogarnąć to. Czyli takie gęste ciasto. Takie ciasto naleśnikowe, tylko tak troszkę deko gęściejsze od ciasta naleśnikowego. No to jest, też sypnę sobie pieprzu. Dosyć sporo. Sypnę sobie zaraz soli. Nie wiem, czy mam paprykę słodką. Jeżeli bym miała, zaraz zobaczę. Momencik. I znalazłam tak dla smaku. Dam paprykę słodką. Kto tam lubi, też może dawać i ostrą paprykę do placków. Ja akurat nie będę ostrej papryki tutaj dodawała. Dzieci by nie bardzo chciały mi tutaj jeść. I jeszcze dodam jeden taki składnik. Tak wedle mojego, powiem wam, uznania. Ja tak robię i dodaję. Wy nie musicie. Mam tutaj w słoiku takim po kawie rozpuszczalnej kucharek. Sypany. I dam tutaj taką płaską łyżkę jeszcze. Kucharka do tego, dla smaku. O, troszkę dla koloru. I praktycznie moje ciasto już na placki cekiniowe będzie gotowe. Taki daję zestaw przypraw. Robię to na mleku, ale można też robić na wodzie. Widziałam, że niektórzy właśnie robią na wodzie. Taki
dobrze wymieszać sobie. I taka konsystencja. I później mam przyszykowane. Będę czekała, aż wszyscy będą w domu. Będę smażyła na obiad dzisiaj placuszki. Później wam pokażę dalszy etap. Jak ja te placki moczę i jak one wyglądają w trakcie smażenia. Patelnia na nasze placki tłuszcz rozgrzewa. Tutaj już mam, widzicie, placki wrzucone w to ciasto. Się nagrzeje patelnia dobrze. Będę je nakładała. Tak, widzicie, się od tego kleiło. Ładnie. Placuszki cykiniowe. O. Je widelcem nakładała, ile się zmieści na tą patelnię rozgrzaną. Za momencik. I tutaj już położyłam placki. Widzicie, weszło 5. W zależności od wielkości. Będę je na rumiano smażyła. Pokażę wam, jak to będzie po smażeniu wyglądało. Powiem wam, jest mi troszkę niewygodnie. Muszę to robić jedną ręką, bo gdzie tu statyw na kuchence wam postawię. Także ja to robię w takiej wersji. Może wam się spodoba akurat moja wersja placków. Spróbujecie. Także jak się usmażą, pokażę wam, jak wyglądają po usmażeniu. I tutaj już odwróciłam moje placuszki na drugą stronę. Wygląda to tak. Na rumiano. Pierwszą patelnię nawet nie zdążyłam wam pokazać. Dzieci już niecierpliwością czekały, bo lubią mocno. Już drugą patelnię z kolei smażam. I tak będę postępować z kolejnymi. Może wam zaraz pokażę. Przepraszam, że tutaj tak, a tutaj się obraz rusza. O, patrzcie, po drugiej stronie widzicie tak samo. Elegancko tutaj, jak coś tam niedosmażone, to jeszcze smażyć, żeby w środku nie było surowe, bo ładnie wyglądało, patrzcie. I tak to wygląda u mnie. Może komuś akurat się przepis podoba, to sobie zrobi w sezonie. No i cóż, kończę. Pozdrawiam. Do następnych filmów.